Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło przywitać Państwa na kolejnym spotkaniu Klubu Filozofuj, które to spotkanie odbywa się w Lublinie po debacie na temat m.in. demokracji i multikulturalizmu. Przyszedł czas, by podyskutować na temat relacji filozofii i nauki. Zanim jednak zaczniemy tę debatę razem z naszymi zaproszonymi gośćmi, chciałbym nadmienić, że kanwą dla naszego spotkania jest ten oto numer Filozofuj, poświęcony właśnie zagadnieniu filozofii w dobie nauki. Miałem przyjemność być redaktorem prowadzącym ten numer. Temat ten jest, jak Państwo się zapewne domyślają, ważny z wielu względów, głównie ze względu na dominację nauk szczegółowych w XX, XXI wieku i na naturalne w tym kontekście pytanie o miejsce filozofii. Czy filozofia ma rację bytu, czy nie ma racji bytu? Teksty zamieszczone w tym numerze są próbą częściowej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Proszę Państwa, ten magazyn, jego drukowana wersja jest dostępna w całej Polsce, właściwie to chyba jest dostępna do dziś wyłącznie, w salonach sieci Empik. Można ją również bezpłatnie ściągnąć z internetu ze strony www.filozofuj.eu. Chciałbym również wspomnieć, że nasze czasopismo pozwala tym z Państwa, którzy są studentami, którzy chcieliby zająć się filozofią w większym wymiarze czasu, pozwala odbyć praktyki studenckie. Te praktyki będą Państwu zaliczone jako obowiązkowe praktyki w Państwa programie studiów. Jeżeli Państwo uważają, że nasza idea warta jest wsparcia, to serdecznie zachęcamy do wspierania Fundacji Akademikon, która niedawno powstała. Ta właśnie fundacja wydaje czasopismo Filozofuj. Gdyby ktoś z Państwa chciał się przyłączyć do słusznej sprawy, zapraszam na stronę właśnie filozofuj.eu. Tam wszystkie szczegóły na temat naszego pisma można znaleźć. Tutaj przygotowane są dla Państwa kupony. Kto chce, ten może je wziąć. Te kupony uprawniają przez tydzień do zniżki na zakup bądź to numerów z roku 2016, bądź 2017, czyli uprawniają do 15% zniżki na prenumeratę pisma na przyszły rok. Kto z Państwa będzie chciał, bardzo proszę, można ten kupon wziąć, wejść na stronę i taką zniżkę otrzymać, i taką prenumeratę na przyszły rok mieć. Można również sprawdzić, jakie tematy będziemy w przyszłym roku podejmować. Za chwilę wśród Państwa zostanie uruchomiona lista, na którą możecie Państwo wpisywać swój adres e-mail, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany przyszłymi spotkaniami Filozofuj, taką informację na swoją skrzynkę pocztową otrzyma, o ile wcześniej oczywiście ten adres udostępni. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o informacje wstępne, to wszystko. Chciałbym zatem przedstawić naszych dzisiejszych gości, którzy wraz z nami będą filozofować nad zagadnieniem relacji filozofii do nauki, a są to pan profesor Andrzej Łukasik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i pan profesor Zenon Rowskal z Katolickiego Uniwersytetu. Ja o obu panach pozwolę sobie powiedzieć coś więcej, żeby Państwo widzieli, kto tutaj będzie razem z nami dyskutował i filozofował. Otóż pan profesor Andrzej Łukasik jest absolwentem fizyki oraz filozofii. Jest również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1987 roku jest pracownikiem Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii na tejże uczelni. Tytuł jego rozprawy doktorskiej, być może przybliży to Państwu zakres, którym pan profesor się zajmuje, brzmi: problem obiektywności w mechanice kwantowej, interpretacji jej twórców. Zaś tytuł wydanej w 2006 roku habilitacji to filozofia atomizmu, atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej, a problem elementarności. Obecnie pan profesor pracuje nad zastosowaniem formalizmu mechaniki kwantowej, m.in. teorii przestrzeni Hilberta, do modelowania czynności poznawczych i procesów decyzyjnych. Natomiast pan profesor Zenon Rowskal również jest absolwentem fizyki teoretycznej. Doktorat uzyskał w roku 1992. Od tamtej pory pracuje w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2002 uzyskał habilitację na podstawie pracy Astronomia Matematyczna w Nauce Greckiej, Metodologiczne Studium Historyczno-Przyrodnicze. Od roku 2013 jest profesorem zwyczajnym. W międzyczasie opublikował m.in. książkę Kosmos chtoniczny, historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu. Jest także redaktorem tomu Transfer idei od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, wydanej w roku
2011. Bardzo dziękuję panu profesorom, że zgodzili się panowie uczestniczyć w tym spotkaniu. Proszę Państwa, formuła dyskusji jest następująca. Otóż przez pierwszą godzinę zadam obu naszym gościom pytania, na które oni będą próbowali odpowiedzieć, zgadzając się lub nie. Jeżeli nie będą się zgadzać, tym lepiej dla nas. Będziemy mogli się przysłuchać naprawdę ciekawej debacie. A w drugiej godzinie głos będą mieli Państwo. Każdy z Państwa będzie mógł zadać swoje pytanie lub wygłosić komentarz i nasi goście się do tych pytań ustosunkują. Proszę Państwa, jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o zagadnienie relacji filozofii do nauki, to jest to problem, jak się wydaje, istotny, głównie dlatego, że w ostatnich dekadach nauka odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako dyscyplina, która wkrada się w każdą dziedzinę naszego życia. Tymczasem filozofii można zarzucić chociażby to, że od 2500 lat zajmuje się tymi samymi problemami i nie umie na nie odpowiedzieć. Nic więc dziwnego, że niektórzy uczeni twierdzą, że filozofia nie jest już właściwie do niczego potrzebna. Stephen Hawking między innymi w roku 2013 stwierdził, że w jednym z wywiadów stwierdził, że filozofia jest martwa, że nie spełnia już żadnej roli w naszym naukowym, ani żadnym innym obrazie świata. O tym, czy tak jest, będziemy mogli się przekonać dziś. Mam nadzieję, że ta debata okaże się dla Państwa inspirująca. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana profesora Łukasika. To pytanie brzmi, czy można uprawiać filozofię niezależnie od nauki? Bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Chciałem powiedzieć, że niezmiernie doceniam działalność filozofów. Sam również zajmuję się popularyzacją filozofii, prowadząc u nas olimpiadę filozoficzną. Uważam takie spotkanie, w ogóle pomysł publikacji czasopisma, które regularnie czytam, za znakomite i niezmiernie doniosłe. Jest mi niezmiernie miło też, że mogę debatować z moim szacownym kolegą profesorem Roskadem. A teraz adren. Zadano mi pytanie, ale zanim na nie odpowiem, kilka słów postaram się na temat samego pytania powiedzieć. Czy można filozofię uprawiać niezależnie od nauki i co to miałoby znaczyć? Już z profesorem Roskalem ustaliliśmy to, z profesora Roskala, że jeśli czy można, znaczyłoby to czy wolno, no to oczywiście wolno, bo nie jest to jeszcze tak prawnie zabronione, ale to nie zupełnie serio, bo zapewne nie o to wchodzi w pytaniu, raczej o to, czy należy współcześnie uprawiać filozofię niezależnie od nauki, czy taki sposób filozofowania ma sens współcześnie, czy to można dojść do wartościowych rezultatów poznawczych. Jeszcze jeden komentarz odnośnie do pytania. Mianowicie wydaje się założone tutaj, że filozofia nie jest nauką, co nie jest bynajmniej moim zdaniem stwierdzeniem oczywistym, znaczy przynajmniej nie jest bezdyskusyjne. To znaczy, faktycznie wiemy doskonale, że nie ma jednego poglądu na to, czym jest filozofia. Wielu filozofów w różnych epokach, a nawet w tej samej epoce, różniło się poglądami na temat istoty filozofii, w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy jest ona nauką, czy nie jest nauką. No, niektórzy odpowiadali tak, niektórzy, że nie. Niektórzy, Edmund Husserl na przykład, utrzymywali, że jest nauką. Husserl zbudował program nauki, filozofii jako ścisłej nauki, akurat zupełnie niezależnej w zamierzeniu Husserla od empirycznych nauk szczegółowych. Inni uważali filozofię za coś bliższego poezji, czy jak to Karl Jaspers ujął, filozofia, zdaniem Jaspersa, jest ekspresją mojości. Mówił, ekspresją indywidualnych przeżyć, poznającego podmiotu. Wittgenstein mówił, że nie ma żadnych tez filozoficznych, ale filozofia jest działalnością polegającą na rozjaśnianiu myśli. Niemniej jednak były też koncepcje,
bliska mi koncepcja filozofii uprawiana w ramach filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej, w ramach których filozofię traktowano jako naukę. To znaczy Twardowski mówił o naukach filozoficznych tak, jak mówi się o naukach przyrodniczych. Analogicznie, prawda? Nie znaczy, oczywiście są głębokie różnice metodologiczne między naukami przyrodniczymi, ale i filozoficznymi. W każdym razie można traktować filozofię jako naukę, jako zbiór dyscyplin naukowych. Nikt nie zaprzeczy, że historia jest nauką. Raczej wszyscy przyznają naukowy charakter historii. No więc historia filozofii też może być nauką. Nauką może być estetyka, etyka, epistemologia, ontologia, logika filozoficzna, bo no to każda dyscyplina szczegółowa ma właściwą sobie filozofię. Więc no, podam jeszcze ostateczny argument w wykazie ministerialnym. Filozofia figuruje jako nauka, jest zaliczana do nauk humanistycznych, prawda? I wykładana na uniwersytetach. To tyle komentarza. Przechodzę do odpowiedzi na pytanie, bo jak rozumiem, tutaj najistotniejsze jest, co ja uważam i co kolega uważa na dany temat. Moim zdaniem nie można współcześnie uprawiać filozofii w całkowitym oderwaniu od nauk, ignorując ich rezultaty. Znaczy nie powinno się tak czynić, a czyniąc tak, nie dojdziemy do wartościowych rezultatów poznawczych. Co miałoby oznaczać filozofowanie od nauk niezależne? A po pierwsze, mogło być to możliwe wówczas, gdyby filozof dysponował jakąś specjalną władzą poznawczą, niedostępną normalnym badaniom naukowym dla normalnych uczonych, czyli czymś różnym od naszego zwykłego ludzkiego rozumu i doświadczenia zmysłowego, tudzież introspekcji. No byli tacy filozofowie, którzy utrzymywali, że mamy taką władzę poznawczą, na przykład Henri Bergson utrzymywał, że mamy intuicję intelektualną, która jest bliższa instynktowi i że rzekomo pozwala nam zajrzeć głębiej w byt, czyli zbadać jakieś głębsze tajemnice niż nauki szczegółowe, czy też formalne. Byli filozofowie, którzy utrzymywali, że dostępne są nam inne, radykalnie pozaracjonalne źródła poznania. Na przykład święty Augustyn powiadał, że no, prawd wiary, dogmatów wiary religijnych nie jesteśmy w stanie poznać rozumem. Tu potrzebne jest boskie światło, oświecenie, iluminacja, że Bóg mianowicie bezpośrednio duszy ludzkiej udziela wiedzy na temat prawd wiecznych. Ja zajmuję stanowisko racjonalizmu, w tym sensie, że nie przyjmuję tezy o istnieniu pozaracjonalnych źródeł poznania, gotów jestem bronić tego poglądu. No i uważam, że filozof jako filozof nie posiada żadnej innej metody poznania niż zwykły rozum i doświadczenie zmysłowe. Po drugie, co jeszcze minutkę? Okay. Po drugie, co mogłoby oznaczać uprawianie filozofii niezależnie od nauki? To mianowicie, jak sądzę, że opieralibyśmy się wówczas na potocznym doświadczeniu i zdroworozsądkowej wizji świata. Jednakowoż wówczas i tak nie uciekniemy od rezultatów nauk. Mam tutaj na myśli nauki szczegółowe. Elementy naukowego obrazu świata stają się elementami świata codziennego doświadczenia czy takiej potocznej wizji świata, tyle że dzieje się to z pewnym opóźnieniem. To znaczy, jeżeli utrzymujemy, że rezultatów najnowszych badań naukowych nie należy brać pod uwagę, ale opierać się jedynie na potocznej wizji świata, grozi nam taka sytuacja, że i tak opieramy się na rezultatach badań naukowych, tylko nauk minionych epok, mocno zdezaktualizowanych niekiedy.
Dobrze, bardzo dziękuję. O odpowiedź na to samo pytanie, czyli na pytanie o to, czy można uprawiać filozofię niezależnie od nauki, bardzo proszę pana profesora Zenona Roskala. Dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę przemawiać tak, do takich tłumów mówić, prawda, bo normalnie na wykładach to nie ma takich tłumów i to też świadczy o kondycji filozofii, prawda. No na pytanie rozstrzygnięcia można powiedzieć bardzo krótko, tak lub nie, bym powiedział, że tak. I sprawa by była zamknięta, ale myślę, że Państwo nie tego oczekujecie, tylko oczekujecie jakiejś odpowiedzi na pytanie dopełnienia typu dlaczego można, prawda? Albo lepiej by było, dlaczego powinno się uprawiać, o to by było jeszcze mocniej. No bo Boże można, to widać, że się uprawia, albo przynajmniej się deklaruje, że się uprawia filozofię niezależnie od nauki. Tylko że trzeba zwrócić uwagę na to, jak się weźmie pod uwagę dzieje filozofii, że tak naprawdę nigdy nie było tak, że filozofia była niezależnie od nauki uprawiana. Filozofia tak naprawdę nie jest, to jest rzecz taka kontrowersyjna, bo tradycyjny pogląd jest taki, że nauki wyewoluowały jakoś z filozofii gdzieś tam w XVII wieku. Ja jestem zdania, że filozofia jest młodsza niż nauka. Nauka jest starsza. Filozofia w pewnym momencie się pojawiła, a nauka była wcześniej. Tylko że ta nauka nie była tak rozwinięta, prawda? Dzisiaj ten problem filozofowania w kontekście nauki i możliwości filozofowania pojawia się zupełnie jakby z innego powodu. Chodzi o to, że nauka współcześnie, a dokładnie już wtedy nie tak całkiem współcześnie, bo tu myślę o XX wieku, a to już nie jest współczesność, bo współczesność tak naprawdę tylko 3 lata ostatnie. Otóż w XX wieku, w latach 70. XX wieku nauka zaczęła się rozwijać jako całość eksponencjalnie. Wcześniej rozwijały się niektóre dziedziny eksponencjalnie. Zaczęła się rozwijać jako całość, a filozofia jednak rozwijała się eksponencjalnie i w związku z tym pojawił się problem, że tu mamy do czynienia z tak szybkim rozwojem, tutaj tego rozwoju takiego tutaj nie ma, no i od razu można pomyśleć, no dlaczego tak się stało, czy tu można mówić o jakimś niezależnym rozwoju. Otóż tu jest wiele takich kontrowersji, ja myślę, że tu będą pytania, ja wtedy dopowiem. Nie muszę teraz wszystkiego mówić. W każdym razie chcę powiedzieć, że po pierwsze to założenie, że kiedyś było tak, że filozofię uprawiano niezależnie od nauk, jest nieprawdziwe po prostu. Można pokazać, że tak nie jest. I klasycznym przykładem jest choćby Arystoteles, który wydaje się, no, tworzył w czasach, kiedy nie było nauki. Oczywiście Arystoteles, jego metafizyka w dużej mierze, pewne tezy z zakresu metafizyki zależały od astronomii jego czasu, prawda? Od Polemachos, czy Eudoksosa wcześniej, prawda? Także to jest także. Wielcy filozofowie korzystali oczywiście z wyników nauk swoich czasów. Święty Tomasz też korzystał z nauki swojego czasu. Także to nie jest tak, że filozofia rozwijała się jakoś próżni. Poza tym zawsze oprócz nauki była religia i to też był ważny wątek w kontekście, którym filozofowano. No a teraz? A teraz okazuje się, że filozofia od dłuższego czasu, w XIX wieku głównie, tak to oceniam, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, głównie rozwija się w kontekście filozofii po prostu. To znaczy pożywką dla filozofii jest sama filozofia, to znaczy dzieje tej filozofii. Więc filozofia, można powiedzieć, rozwijać się może niezależnie od nauki, w tym sensie, że po prostu będzie badać swoje dzieje, prawda? Będzie historią filozofii, będzie jakąś dywagacją, będzie na różne tematy z uwzględnieniem tych wątków właśnie historycznych. I de facto tak jest w programie kształcenia uniwersyteckiego, tak to wygląda, że właściwie filozofia to głównie historia filozofii, więc de facto filozofia rozwija się niezależnie od nauki. Tylko czy taka filozofia to jest to, czego byśmy chcieli? No właśnie, myślę, że tak nie jest, to znaczy, że filozofia nie może się redukować do historii filozofii, więc to nie jest taka łatwa odpowiedź wtedy, że może, no bo tak to się dzieje. Ale jak można by jeszcze argumentować, że filozofia może się rozwijać niezależnie od nauki? No wszystko zależy od tego, jak rozumiemy tą niezależność właśnie. To nie jest tak, że całkowita nieświadomość tego, co nauka nam daje, bo tego się nie da zrobić. Dzisiaj to trudno. Historycy przecież, którzy badają jakąś przeszłość historyczną, też nie mogą tak do końca zapomnieć o współczesności, prawda? I to jakoś wpływa później na ich warsztat, na wyniki badawcze. A cóż dopiero filozof, który żyje w naszym świecie, który jest faktycznie zmieniony przez naukę, technologię, także może bardziej przez technologię niż naukę.
Także trudno by było coś takiego zrobić, niezależnie, jakbyśmy nawet chcieli, prawda? Ale nie o to chodzi. Ta niezależność nie na tym polega, proszę Państwa. Niezależność polega na tym, że nie przejmujemy się tym, co uczeni mówią na różne tematy, w tym sensie, że on to nie jest rozstrzygające dla naszych, dla naszej argumentacji, można powiedzieć. Jeżeli mamy różne problemy, choćby problem wolnej woli, to nie musimy być zwasalowani, prawda, tym, co nauka w tej kwestii ma do powiedzenia, bo najczęściej ona nie ma nic wprost filozoficznego do powiedzenia, tylko są to tezy, które dopiero filozoficznie trzeba zinterpretować. Więc w tym sensie jak najbardziej filozofia nie tylko może, ale powinna się rozwijać, czy może, trzeba ją uprawiać niezależnie od nauki, bo nauka nie może krępować filozofii w tym, co jest najbardziej istotne dla niej, to znaczy w wątku spekulatywnym. Bo filozofia, proszę Państwa, tutaj jest przecież wiele osób poświęconych filozoficznie, więc doskonale o tym wie, to jest przede wszystkim spekulacja. I to nie w sensie jakimś takim, bo to jest wiadomo, pejoratywnie kiedyś są zmiany, ale dzisiaj już i rozumiemy to bardzo pozytywnie w tym sensie, jak jest realizm spekulatywny, prawda, jest tak dość modna w tej chwili koncepcja. I ta spekulatywność nie jest dzisiaj pejoratywnie rozumiana. Otóż ten wątek spekulatywny, niewątpliwie ta empiryczna, przynajmniej z założenia nauka, jakoś gasi. Więc jeżeli będziemy przejmować się nauką w całości, to ten wątek spekulatywny zgubimy i w tym sensie zatracimy to, co naprawdę jest istotne w filozofii. Spekulatywne, czyli śmiałe pewne koncepcje. No, klasyczny przypadek, tu kolega mój ze studiów zajmował się atomizmem, prawda? No przecież to jest klasyczny przypadek. Oczywiście można to oprotestować i historycy o to protestowują, bo tak de facto to nie było. Ale klasycznym przypadkiem i takim dobrym przykładem to jest właśnie o hipoteza Demokryta, prawda, którą później gdzieś tam w XIX, jak to mówiono, w XX wieku, dopiero uczeni jakoś udowodnili, na pewno spekulatywna idea. Prawda? Ona została wysunięta nie dzięki temu, że nauki coś wtedy takiego sugerowały, tylko wbrew temu, co nauki sugerowały. Więc ten spekulatywny wątek jest tu bardzo istotny, więc filozofia powinna się rozwijać niezależnie od nauki, w tym sensie, że nauka nie powinna jej krępować w tych rozstrzygnięciach, a przede wszystkim nie powinna jej krępować w stawianiu pewnych hipotez. A te hipotezy mogą być nowe, nie muszą być to hipotezy, które są z arsenału hipotez, które znamy w dziejach filozofii, bo jest nowa rzeczywistość, są nowe problemy, które nauka bada i w związku z tym nie powinniśmy się, powiem tak trochę braworowo i prowokacyjnie, nie powinniśmy się tym przejmować, co uczeni mówią. Postawmy tu kropkę, bardzo dziękuję panu profesorowi. Czy chciałby się pan odnieść jakoś do wypowiedzi? No szczególnie do tej ostatecznej, prowokacyjnej wypowiedzi, skoro była prowokacyjna, tak? Nie powinniśmy się przejmować, filozofia nie powinna być krępowana tym, co mówi nauka. No, czym to grozi wówczas, jak sądzę? Że konstruując sobie, jeśli ktoś jeszcze zamierza konstruować współcześnie system filozoficzny albo powiedzmy jakąś filozofię niekoniecznie będącą systemem, jeśli nie przejmujemy się tym, co mówi nauka, to znaczy nie traktujemy tego poważnie, no to grozi nam taka sytuacja, że do jakiegoś a priori wybranego poglądu, wyspekulowanego rzeczywiście, tak, opartego choćby na myśleniu życzeniowym, dobieramy sobie te elementy obrazu świata, które nam pasują, a inne, równie mocno uzasadnione przez badania naukowe, ignorujemy. A wydaje mi się jednak, że no tak, powinniśmy przyjmować, jeśli już przyjmujemy postulat racjonalności poznania, powinniśmy przyjmować te tezy, które są najmocniej uwiarygodnione, najlepiej uzasadnione. Niekoniecznie te, które nam pasują, czy z jakichś powodów byłyby dla nas korzystne. Prawda? Mamy pewną koncepcję filozoficzną, jakiś spekulatywny zamysł, bo tu oczywiście zgadzam się z profesorem Roskalem, że wiele było spekulatywnych idei, jak choćby rzeczony atomizm, które były nieweryfikowalne, niefalsyfikowalne przez tysiąclecia, a okazały się niezmiernie owocne. No w każdym razie powinniśmy, jak sądzę, przyjmować te i wszystkie te, jeśli naukę poznajemy, traktujemy poważnie, tezy, które są dobrze uzasadnione, nie
koniecznie, nawet jeśli pasują nam do jakiejś wizji filozoficznej. To znaczy, że ta wizja powinna być uzgodniona z treścią badań naukowych, a nie powinniśmy wybiórczo rezultatów dopasowywać do naszej koncepcji filozoficznej. To grozi tym, że będziemy jakieś niespójne potworki logiczne tworzyć, że też zakończę prowokacyjnie. Bardzo dziękuję, pan profesor. Tylko taka dwoce, no bo cóż znaczy dobrze uzasadnione? I wiadomo, mam pewną intuicję i wydaje się, że niektóre tezy takie są. Ale ja chcę zwrócić uwagę, że teza o nieruchomości Ziemi była bardzo dobrze uzasadniona, prawda? Stało za to nie tylko filozoficzne argumenty, prawda? Racje naukowe, ale autorytet Pisma Świętego i okazało się po prostu fałszywa. Więc to jest tak, że te tak zwane dobrze uzasadnione tezy są tylko często dobrze reklamowane, albo są dobrze spopularyzowane i ludzie w to wierzą często, nie wiedząc, że tak naprawdę z tym uzasadnieniem nie jest tak dobrze. Tak jak w tej chwili standardowy model oddziaływań elementarnych, to kolega fizyk trochę też się orientuje. To jak to właśnie jest? Czy to jest dobrze uzasadniona teza, czy nie? Istnienie bozonu Higgsa na przykład, czy powiedzmy sobie swego arsenału cząstek elementarnych, czy choćby kwestia neutrin, prawda? Jak to jest? Niektórzy państwo myślicie, że to są dobrze uzasadnione tezy. One nie są wcale dobrze uzasadnione, ale to jest taka wewnętrzna dyskusja między fizykami i wtedy wiadomo, że oni nie zawsze chcą o tym publicznie mówić, bo są różne kwestie subtelne, powiedziałbym. To tylko tyle, żeby już nie przedłużać, później będziemy jeszcze to... Dobrze, bardzo prosiłbym, żeby w takim razie każdy z panów jeszcze tak podsumował krótko swoją myśl, swoją odpowiedź na zadane pytanie, pół minuty i przechodzimy do kolejnych pytań. Bardzo proszę, pan profesor Kłasik. Tak, uważam, że we współczesnym świecie uprawianie filozofii powinno być tego typu, że akceptujemy, pomijając te kwestie, o których tutaj profesor Roskal wspomniał, tezy naukowe i traktujemy naukę poważnie, bez selekcji apriorycznej. To jeszcze zgodnie. Ja nie twierdzę, że nauki nie trzeba traktować poważnie. Jak najbardziej trzeba traktować poważnie, ale nie tak, nie śmiertelnie poważnie. No nie w ten sposób, że wszystko, co tam jest, to musimy akceptować i na kolanach, prawda, schołdowani, prawda, przyjmować. Więc pozostanę przy tym, co powiedziałem, prawda? Trzymam tezę, że możemy i trzeba. Może zaprosimy tutaj. Bardzo prosimy, tak. Teraz jest bliżej, mamy. Żeby tutaj podejść, sobie, żeby wygodnie. Jest jeszcze kilka miejsc tutaj, można usiąść. Proszę bardzo, zapraszamy. To jeszcze, jeżeli ktoś chce zająć jakieś takie honorowe miejsce, to proszę. Nie ma żadnego problemu. Tu są jeszcze krzesła. Dobrze. Tam robię Jacek. Przechodzimy zatem do kolejnego pytania. Wydaje się, że dziś wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy naukę znają tylko z doniesień prasowych, przyjmuje wprost lub nie wprost tezę, którą wygłosił Wilfried Sellars, parafrazując powiedzenie Protagorasa. Nauka jest miarą wszystkich rzeczy, istniejących, że istnieją, nieistniejących, że ich nie ma. Jednak w obliczu pewnych problemów, takich jak na przykład zmienność teorii fizycznych, czy fakt, że niektóre chociażby cząstki elementarne są wyłącznie postulowane, rodzi się pytanie, czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy jedynie użyteczna. I to pytanie chciałbym skierować najpierw do pana profesora Roskala. Tak, dziękuję. Można się zastanowić, czy rzeczywiście jest użyteczna. Bo w dużej mierze, bo tu trzeba pamiętać, że nauka no, to ma różne działy, prawda? I niektóre działy takie bardzo abstrakcyjne, teoretyczne, jak nawet kosmologia, to nie jest tak, że to jest od razu się przekłada na jakieś praktyczne korzyści, prawda? Nauka sprzężona z technologią to oczywiście daje nam taką wiedzę, która jest użyteczna i która jest jakoś dla nas odbierana jako użyteczna, ale pośrednio przez technologię. Paradoksalnie można powiedzieć, najbardziej użyteczna jest pseudonauka, astrologia, prawda, jest bardzo użyteczną, prawda, wiedzą. Natomiast, no, czy jest prawdziwa? Także tu się to nie wyklucza. Oczywiście można przyjąć, że nauka generuje wiedzę, którą można wcześniej czy później jakoś zaadoptować
i ona się staje użyteczna. Tylko jeszcze trzeba pamiętać, że ta użyteczność też ma swoją cenę, prawda? Jeszcze w ten sposób bym zwrócił uwagę na to. I to, co jest użyteczne w danym momencie, może się okazać szkodliwe w jakimś innej skali czasu. Więc z tą użytecznością też można by mieć tutaj kilka wątpliwości i to sproblematyzować. Ale czy nauka jest prawdziwa? No, czy tezy nauki, prawda, w tym sensie są prawdziwe? No to przecież to jest słynny spór filozoficzny, który jest odpowiednio rozstrzygany w taki sposób, że zwolennicy tak zwanego realizmu twierdzą, że oczywiście tak, prawda, tezy nauki są prawdziwe. No a jakieś tam formy, nazwijmy to antyrealizmu, twierdzą, że tak nie jest, prawda? Ale zawsze można spytać, a cóż to jest prawda? I tu jest cały problem, no bo wiadomo w jakim sensie, prawda? W jakim sensie, w sensie tym klasycznym, czy jakimś tam bardziej takim zniuansowanym bym powiedział. Otóż oczywiście zawsze można wybronić tezy, że oczywiście, że tezy nauki są prawdziwe w jakimś tam sensie prawdziwości. Więc oczywiście to jest bardzo łatwe do zaakceptowania taki pogląd. Natomiast wydaje mi się, że tu ciekawsze i to byłoby właśnie przedmiotem dyskusji, jak sądzę, to jest pytanie o użyteczność, prawda? Użyteczność, no bo niewątpliwie użyteczna jest technologia i to jeszcze z tym też są wątpliwości, bo technologia niesie zagrożenia po prostu. Więc coś, co wydaje się takie, no klasycznym przykładem są oczywiście telefony komórkowe, które są bardzo użyteczne, prawda? Ale przecież, no przynajmniej niektórzy sugerują, że są może szkodliwe, no bo jak się długo rozmawia, to może tam to promieniowanie jakoś przeszkadza, prawda? I może coś tam wpływać niekorzystnie na zdrowie. Wiele rzeczy, które wydają się tak oczywiście, w sposób oczywisty, użyteczne, można właśnie tak sproblematyzować. Poza tym można to jeszcze inaczej problematyzować i mówić użyteczna, bo zakładamy tutaj, że użyteczna dla wszystkich, dla całego społeczeństwa. A można powiedzieć tak, no użyteczna dla kogo? Dla pewnych grup. Więc pewne no, tezy, pewne całe nauki będą użyteczne no, dla tych na przykład, którzy uprawiają je, prawda? W jakiś sposób to jest dla nich środek, sposób na życie i tak dalej, więc ta użyteczność jeszcze jest w ten sposób zrelatywizowana i też trzeba o tym pamiętać. Ale generalnie no, trzeba by tylko tyle powiedzieć, że nie ma co przeciwstawiać prawdziwości i użyteczności. Prawda? Że może być tak, że te tezy są użyteczne dlatego, że są prawdziwe, ale może być tak, że są tylko użyteczne. Prawda? Niekoniecznie muszą być prawdziwe. Tak jak dam przykład z astrologii, gdzie jest, mamy użyteczną wiedzę, a niekoniecznie musi się z tym wiązać prawdziwość. No później jeszcze myślę to jakoś dopowiem, ale na razie myślę, że tyle bym powiedział. Bardzo dziękuję. Pan profesor Łukasik. Nawiążę do pytania profesora Roskala, który zresztą nie pierwszy je zadał, co to jest prawda, tak? Znaczy, wiemy doskonale wszyscy, że nie ma w filozofii jednej powszechnie przyjętej koncepcji prawdy, jest kilka różnych. Między innymi mamy koncepcję pragmatyczną. James Dewey na przykład w istocie utożsamiali prawdziwość sądu, przekonania z jego użytecznością. I w ten sposób, gdybyśmy zastosowali pragmatyczną koncepcję prawdy, to nie mielibyśmy w ogóle przeciwieństwa. No, prawdziwość jest tożsama wówczas z użytecznością, ale myślę, że nie o to chodzi. Najbardziej, jak przypuszczam, takie nasze potoczne intuicje znajdują odzwierciedlenie w klasycznej definicji prawdy jako zgodności myśli z rzeczywistością. John Watkins w książce Nauka a sceptycyzm napisał, że twierdzenie, iż nauka nie dąży do prawdy, czy celem nauki nie jest prawda, można porównać ze stwierdzeniem, że zysk nie należy do celu handlu albo zdrowie do celu medycyny. No i oczywiście tak intuicyjnie, to jest taki rozpowszechniony pogląd, jak sądzę, nie tylko wśród społeczeństwa, ale wśród samych uczonych. No myśli się, że no to tak, jeśli szukać prawdy gdzieś, no to w nauce, prawda? Czyli w ogóle nauk przyrodniczych i jeszcze innych, a nie gdzie indziej, tak? Że dlatego wiedza naukowa razem z technologią może być użyteczna, ponieważ jest prawdziwa.
I tak, pewne obszary rzeczywistości fizycznej, czy pewne obszary fizycznego obrazu świata, jak sądzę, można uznać za ustalone ponad wszelką rozsądną wątpliwość. Być może fizyce czeka nas, fizyce cząstek elementarnych, kolejna rewolucja naukowa. No nie sądzę, żeby to zrewolucjonowało na przykład nasze poglądy na temat anatomii człowieka, czy kulistości Ziemi, tak? Więc, albo atomistycznej budowy materii. Pewne stwierdzenia o świecie można, jak sądzę, uznać za, powiedzmy, uwiarygodnione ponad wszelką rozsądną wątpliwość. No i w takim, prawda, w takim sensie prawdziwe. Niemniej jednak, no, wiadomo, errare humanum est, mylić się jest rzeczą ludzką. To ludzie tworzą naukę, twierdzenia naukowe nie są wiedzą objawioną, lecz teorie naukowe wymyślane są przez ludzi, poddawane testom, wrócę może do tego zagadnienia. No i tutaj nie mamy żadnej gwarancji, powiedzmy, że przyszłe teorie naukowe będą z większym prawdopodobieństwem zbliżone do prawdy, jakby to chciał Popper, a może się zdarzyć na przykład katastrofa cywilizacji. Zresztą już mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie wiedza naukowa ulegnie zapomnieniu i pogrążymy się w stan barbarzyństwa. Tak, żadne nie istnieją, bym powiedział, żadne obiektywne prawa przyrody czy prawa rozwoju społecznego, które by nam zapewniały to, że przyszłe teorie naukowe będą lepsze, powiedzmy bardziej prawdziwe, czy z większym prawdopodobieństwem zbliżone do prawdy. Bo po pierwsze, zawsze może się zdarzyć taka historia, że nastąpi upadek cywilizacji. Po drugie, ale tak rozumiem to za chwilkę, tylko wskażę, no, fundamentalną własnością teorii naukowych jest to, że one powinny być falsyfikowalne. Nie chcę tu rozstrzygać słuszności popperowskiej filozofii nauk w całości, ale dosyć powszechnie przyjmuje się, że teoria jest teorią naukową wtedy, kiedy jest falsyfikowalna, to znaczy kiedy może okazać się prawdziwa. Moral, że tak powiem, z tego jest, że wszystkie nasze teorie naukowe, do których jesteśmy najbardziej przywiązani, przekonani co do tego, że dobrze odpowiadają rzeczywistości, mogą okazać się fałszywe. I w historii rzeczywiście tak bywało. Mam na myśli tutaj schemat rozwoju nauki zaproponowany przez Kuhna w postaci rewolucji naukowych, także co chwilę. Bardzo dziękuję. Czy pan profesor Roskal chciałby się 3 minuty odnieść do tej wypowiedzi? Nie, dziękuję. W porządku, a ponieważ pan profesor wyraził taką tezę, że twierdzenia nauki są na ogół prawdziwe, czy to może ja w takim razie zadam takie pytanie, żeby tę dyskusję jakoś wyostrzyć. Czy biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie prawdy naukowe w historii zostały w jakiś sposób obalone, czy wyrażone zupełnie innymi terminami, tak jak na przykład inaczej wyraża się pewne teorie w języku Einsteina, które inaczej były zupełnie wyrażone w teorii Newtona, czy nie jest być może tak, że cała wiedza, którą dziś bierzemy za pewnik, czy prawie cała lub większość jej, może istotnie okazać się w przyszłości fałszywa? No, to jest pytanie dla proroka, prawda? Natomiast ja bym powiedział tak, że nie jest aż tak źle, prawda? Nie jest tak, że tak dużo zmieniliśmy. Ja bym widział, że widział to, co nie zmieniliśmy. Prawda? Na przykład odległość Ziemi od Księżyca została oszacowana przez Hiparcha w II wieku przed Chrystusem i prawie to jest to samo, co dzisiaj przyjmujemy, prawda? Więc pewne tezy są w nauce obecne ponad 2000 lat i nic się nie zmieniło, prawda? Gwiazdozbiory zostały odpowiednio rozpoznane i opisane od kilkuset lat, przynajmniej od 1603 roku, prawda, od monografii Bayera, nawet nomenklatura jest taka sama, więc pewne rzeczy są stabilne, prawda, w dłuższych okresach czasu i to gadanie o tym, jak to się wiele w nauce zmienia, nie zawsze znajduje pokrycie w faktach. Natomiast rzeczywiście no, są pewne teorie naukowe, które swego czasu uchodziły za naukowe, były takie, są klasyczne przykłady, dzisiaj już
pseudonaukowych teoriach, teoria flogistonu, która bardzo dużo zrobiła w chemii, które się okazały później błędne. Więc niewątpliwie i takie są przypadki, ale ja bym tych przypadków nie rozmuchiwał właśnie. To wydaje mi się, że jednak należy popatrzeć na to, że jak wiele udało się ustabilizować, prawda? Jak pewne intuicje nawet presokratyków okazały się trafne i okazuje się, że współczesna nauka potwierdza te intuicje, choćby intuicja Anaksagorasa na temat meteorytów, prawda? Więc to są takie rzeczy, znaczy ja bym zwracał uwagę na to, co jest, co stabilizuje naukę. W związku z tym można jednak przyjąć, że mamy do czynienia z jakąś prawdziwością. Ja bym powiedział tak, no bo wiadomo, że prawdziwość to jest w takiej perspektywie wiecznej. No, ja bym powiedział, w perspektywie ponad 1000 lat pewne tezy są stabilne, więc są prawdziwe. Bardzo dziękuję. Pan profesor Łukasik chciałby się jeszcze jakoś odnieść? Tak, powiedziałbym tak, ale... To znaczy w odniesieniu do tego, co nazywa się prawami fizyki, prawami fenomenologicznymi. Nie mylić oczywiście, proszę, to z fenomenologią w sensie filozoficznym. Można chyba mówić o prawdziwości pewnych praw. Natomiast jeśli chodzi o fundamentalne teorie naukowe, tak jak teoria Newtona, teoria Einsteina czy mechanika kwantowa, no to powiedziałbym, sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana. Profesor Roskal mówił o sporze realizmu z antyrealizmem. Realiści utrzymują, że teoria, no, celem nauki jest po pierwsze podanie prawdziwego opisu świata, akceptacja teorii związana jest z przekonaniem o jej prawdziwości, oczywiście w sensie klasycznym, oraz no, akceptując teorię naukową, uczony jest przekonany o istnieniu bytów teoretycznych postulowanych w ramach danych teorii naukowych. No tutaj, jak rozumiem, bardzo króciutko chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że działalność naukowa w znacznym mierze jest związana, jak sądzę, z konstruowaniem pewnych modeli teoretycznych, które dopiero możemy porównywać, no nie wiem, czy z rzeczywistością, czy sprawdzać jakoś empirycznie. W każdym razie weźmy bardzo prosty przykład, newtonowski obraz świata, w którym istnieją czas, przestrzeń absolutne, pewne niepodzielne składniki materii działające na siebie siłami na odległość, no i całością tego ruchu rządzą deterministyczne prawa Newtona. Ta rewolucja naukowa związana z powstaniem teorii względności, mechaniki kwantowej, radykalnie zmieniła taki obraz świata, to znaczy innego rodzaju byty istnieją, można by powiedzieć, w takim sensie, że o ile na przykład grawitację w systemie Newtona opisywano w kategoriach sił, w teorii względności Einsteina, ogólnej teorii względności, w ogóle nie pojawia się pojęcie siły, lecz grawitacji utożsamia się z zakrzywieniem czasoprzestrzeni. To jeden tylko z przykładów. No, pytanie, na ile możemy sensownie przyjąć, że takie pojęcia jak zakrzywienie czasoprzestrzeni, gluony, kwarki, te wszystkie konstrukcje fizyki teoretycznej odzwierciedlają rzeczywistość, a na ile, powiedzmy, jesteśmy uwięzieni w świecie reprezentacji naszych i zawsze to pozostanie tylko pewnym modelem. Tylko jeden przykład. Albert Einstein bardzo ładnie porównywał nasz sposób badania rzeczywistości do badania przez kogoś zamkniętego zegarka. Wyobraźmy sobie, że mamy zamknięty zegarek, taki stary, z klapką, prawda? I uczony jest on właśnie w sytuacji człowieka, który chce poznać budowę zamkniętego zegarka. Pod takim założeniem mianowicie, że nie może otworzyć koperty. No i no dobrze, powiedzmy, widzi poruszające się wskazówki, słyszy nawet tykanie, może domyślać, ale nie może go otworzyć, prawda? Może domyślać się mechanizmu sprężyn kół zębatych, które poruszają wskazówki. Nie może otworzyć, to nie, znaczy nie może porównać naszej konstrukcji umyślowej, mam na myśli te fundamentalne teorie
fizyczne bezpośrednio z rzeczywistością. No, nie może się domyślać, z czego jest zbudowana, ale zawsze ten zegarek. Ale zawsze może się okazać, jak uczony wymyśli sobie już układ kół zębatych, sprężyn i tak dalej, że to jest zegarek elektroniczny ostatecznie, no, czyli zupełnie inny. A morał z tego, że wydaje mi się trudne do uzasadnienia we współczesnej filozofii nauki, jeśli rozważamy spór realizm, antyrealizm, takie stanowisko w odniesieniu do fundamentalnych teorii naukowych, że one są po prostu prawdziwe. One zawierają, zawsze zawierają idealizacje, pewne konstrukcje teoretyczne. Być może jest tak, że niektórym z tych konstrukcji nic nie odpowiada. Mój ulubiony przykład to jest taki siatka geograficzna. Jest to w oczywisty sposób konstrukcja umysłowa. Nie wyobrażamy sobie geografii, nawigacji bez siatki geograficznej, prawda? I wiemy, że to funkcjonuje znakomicie, ale przecież nikt normalnie, przemierzając Ziemię, nie będzie poszukiwał południków i różnych równoleżników, tak? Wiemy, że są tego typu obiekty, które są jedynie naszą konstrukcją umysłową i niczym więcej. Świetnie nadają się do opisu rzeczywistości. Pytanie powstaje następujące, na ile pozostałe konstrukcje, no głównie fizyki teoretycznej, mają taki status? Bardzo dziękuję. Myślę, że ta odpowiedź być może pojawi się w Państwa pytaniach, kiedy już zakończymy część dyskusji między Panami profesorami. Ponieważ goni nas czas, ucinam to pytanie w tym miejscu niestety. Przechodzę do kolejnego pytania. Wiąże się ono z tym, że zaledwie, może nie zaledwie, ale 80 lat temu w Austrii powstała taka grupa uczonych, którzy twierdzili, przynajmniej niektórzy z nich się najbardziej radykalni, że w obliczu rozwoju nauk szczegółowych filozofia nie będzie odgrywać żadnej roli w przyszłej nauce. Może będzie encyklopedią tych nauk, może będzie słownikiem tych nauk, ale nie będzie nauką per se. Ta grupa uczonych zapisała się w historii jako koło wiedeńskie i choć koło wiedeńskie dość szybko się rozpadło, to przekonanie o takim statusie filozofii jest podzielane przez część ludzi uczonych, jak również przez tych, którzy nauką się nie zajmują, ale przynajmniej się nią interesują. Stąd moje pytanie do panów, jako fizyków i filozofów zarazem, jaką rolę odgrywa, bądź może odgrywać filozofia w świecie zdominowanym przez naukę? I to pytanie kieruję najpierw do pana profesora Łukasika. Że nie mieli racji, to najlepszy dowód jest na to nasze dzisiejsze spotkanie, prawda, że jest o czym dyskutować. Filozofia, jak wiadomo, wielokrotnie już przeżyła własną śmierć i obwieszczenia o końcu filozofii. Ja bym może troszkę przewrotnie odpowiedział najpierw, jakiej funkcji nie powinna, jak sądzę, pełnić filozofia. Nie powinna nadzorować rozwoju nauki, to znaczy na przykład wskazywać uczonym, co należy badać, jakimi metodami należy badać. To najlepiej wiedzą sami uczeni. W każdym razie takie próby zwykle fatalnie się kończyły w historii. Mam na myśli na przykład sprawę Galileusza, inkwizycji i tak dalej, gdzie uznawano pewne tezy par excellence naukowe niezgodne z filozofią, to akurat związaną jeszcze z teologią. W totalitaryzmie komunistycznym mieliśmy analogiczną sytuację. Oskarżano teorię względności Einsteina o burżuazyjną, że była burżuazyjnie idealistyczna, tak? No w każdym razie myślę, że nie powinna filozofia oceniać, narzucać nauce sposobu, w jaki powinna być uprawiana. Natomiast czy jest potrzebna? No jak najbardziej, na przykład jako krytyczna refleksja choćby nad nauką. To przecież filozofia nauki pokazała nam, że nie jest tak proste, że nauka to ustawianie kolejnych cegiełek, dokładanie nowych elementów do zbudowanego na jakimś trwałym
fundamencie gmachu, że mogą być rewolucje naukowe i tak dalej, prawda? Znaczy badania nad naukami, rozumienie filozofii sprzyjają samoświadomości nauki, po pierwsze, a po drugie są pewne pytania, jak myślę, całkiem sensowne, którymi żadna z nauk szczegółowych się nie zajmuje, na przykład nauki formułują prawa. Prawo grawitacji, prawo równoważności, jakiekolwiek prawa, ale żadna nauka nie pyta, jak istnieje prawo, co to jest prawo. Czy to pewna obiektywna zależność w przyrodzie, czy to jedynie konstrukt pojęciowy, za pomocą którego my w maksymalnie ekonomiczny sposób chcemy opisać doświadczenie. Są, jak sądzę, zupełnie sensowne pytania, których nie podejmuje żadna z empirycznych nauk szczegółowych. Matematyk nie pyta, jak istnieją liczby. No ale to jest ciekawe pytanie dla filozofii matematyki. Bardzo dziękuję. Pan profesor Roska, bardzo proszę. No cóż, ponieważ tu, jak mówiłem już, są ludzie wtajemniczeni, w tej filozofii pewnie czytali dzieło Giovanniego Reale, historię filozofii starożytnej. Otóż tam w pierwszym tomie pisze Reale coś takiego. Po co filozofować dziś? W świecie, w którym nauka, technika i polityka podzieliły między siebie całą władzę. W świecie, w którym naukowcy, technicy i politycy, stawszy się nowymi magami, poruszają wszystkimi dźwigniami. I odpowiada. Demitologizować, tak jak poprzednio, prawda? Potrzeba filozofowania jest taka jak na samym początku. Tylko że odpowiada, jest trudniej teraz demitologizować, bo spotykamy się z mitem rozumu. To jest trudniejszy problem. Właśnie, to jest tak, że współcześnie filozofia ma to główne zadanie, prawda? Żeby przeciwstawić się mitowi rozumu, który wymyka nam się jak ten dżin z butelki i staje się bardzo niebezpieczny. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to już o tym mówiłem w pierwszym właśnie, przy odpowiedzi na pierwsze pytanie, co jest właściwie podstawowym zadaniem filozofii? Otóż i tak to zawsze było w dziejach, że podstawowym zadaniem było odpowiedź na pytanie, co istnieje, co jest realne, prawda? I jeżeli na to pytanie zechcemy odpowiedzieć, to jeżeli oczywiście przyjmiemy opcję nauki, no to powiem, no tak, realne jest to, co nauka odkrywa, prawda? Ale można zakwestionować to. I to jest główne zadanie filozofii, bo można kwestionować same roszczenia poznawcze nauki. W sytuacji, kiedy nauka ma tak silne wsparcie ze strony tak zwanych popularyzatorów nauki, prawda? Mają takie olbrzymie fundusze na propagowanie swoich teorii, nie zawsze prawdziwych. Otóż to jest właściwie taka rola dla filozofa, żeby się przeciwstawić często poglądom, które, jak niektórzy mówią, są bardzo mocno, dobrze uzasadnione, a koniecznie muszą takie uzasadnienia posiadać. Tylko niestety, wtedy filozof musi mieć kompetencje uczonego w danej dziedzinie. No i tu jest ten problem, że wtedy staje się takim wąskim specjalistą. I wtedy trudno odpowiedzieć na takie bardzo ogólne pytanie, na to, co istnieje tak w ogóle. A nie tak, że w każdej poszczególnej dziedzinie. Więc to jest pewna aporia, bym powiedział, współczesnego stanu, to można tak określić filozofię we współczesnym świecie, że żeby odpowiadać na takie podstawowe pytanie, żeby właściwie prowadzić jakby działalność statutową, prawda? To znaczy odpowiadać na pytanie, co istnieje, no to bardzo trudno w sytuacji, kiedy właśnie tak sproliferowała się nauka, tak jest specjalistyczna. Ale z drugiej strony można wracać i korzystać z pewnych rozwiązań, które są w tradycji filozoficznej dostępne. Interpretować pewne odpowiedzi, które możemy tutaj przedstawiać, można interpretować jako jakieś tam odnowienie czegoś, co już w filozofii było. No i bardzo często tak się dzieje, że pojawiają się jakieś takie dziwolągi z tym przedrostkiem neo. I to też jest ważne, prawda? Chodzi o to, że w tym momencie, kiedy odnajdujemy pewną ciągłość filozofowania, kiedy odnajdujemy, że nasze odpowiedzi na pytania, które wyrastają z aktualnej sytuacji, jednak jakoś korespondują z odpowiedziami ludzi, którzy żyli w zupełnie innym czasie, no to jest pozytywne i takie
ważne i w tym momencie filozofia powinna tak właśnie robić. To znaczy odpowiadać na podstawowe pytania, no, starać się odpowiadać w taki sposób, żeby jednak specjaliści nie musieli później się śmiać z tych odpowiedzi, ale zarazem, no właśnie ten wątek spekulatywny, żeby był obecny, ale zarazem osadzać te odpowiedzi pewnej tradycji filozoficznej, czyli jednak znać swoją historię. I tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan profesor Łukasz chciałby się jakoś odnieść do... Może odnieść, uzupełnić. To znaczy, jest niezmiernie ciekawym zjawiskiem, że nauki przyrodnicze są też źródłem zupełnie nowej problematyki filozoficznej. Nie tylko możemy odnosić się do tradycji, ale powstają nowe problemy filozoficzne, czy formułowane są nowe problemy filozoficzne, które nie występowały w tradycji. No, wskażę, nie chciałbym zbytnio wchodzić w szczegóły, na przykład w mechanice kwantowej, problem pomiaru, który nie występował na gruncie fizyki klasycznej. Chodzi o to, że opisujemy zupełnie inaczej układ fizyczny, gdy nie jest poddawany procesowi pomiaru, a inaczej procedurę pomiarową. No i pytanie dlaczego? Co sprawia, że układ fizyczny w radykalny sposób zmienia się, gdy go, mówiąc metaforycznie, obserwujemy, gdy dokonujemy pomiaru? Problem nielokalności w mechanice kwantowej, interpretacje mechaniki kwantowej, łącznie ze spekulatywną wizją wielu światów Everetta. Prawda? To znaczy, rozwój nauki powoduje też, że powstają zupełnie nowe problemy filozoficzne, nieobecne w tradycji, a z drugiej strony myślę, że tradycyjne problemy filozoficzne, choćby takie ontologiczne jak natura czasu, przestrzeni, determinizmu, mogą być rozważane z uwzględnieniem no, najnowszych teorii naukowych, co daje nam jednak szerszą perspektywę niż tylko oparcie się na potocznym doświadczeniu i stricte filozoficznej tradycji. Bardzo dziękuję. Czy pan profesor Roskola chciałby jeszcze uzupełnić jakąś swoją wypowiedź, odnieść się do wypowiedzi? Myślę, że damy publiczności szansę. Ja może jeszcze jedną kwestię. Na ostatnim zjeździe kognitywistycznym, słuchałem z niezwykłym zainteresowaniem pewnego referatu związanego z neuronaukami. No i prelegent argumentował, że rozwój naszej wiedzy na temat mózgu i tak dalej będzie powodował wzrost naszych możliwości poznawczych, że na przykład tak zamiast korzystać z GPS będziemy mogli sobie zaimplementować odpowiednią wiedzę. To jeszcze daleka droga do tego, zamiast nauczyć się na egzamin będziemy mogli sobie wgrać odpowiedni program czy porcję wiedzy niemalże jak w Matrixie, prawda? Ale tutaj powstaje bardzo ciekawy filozoficzny, par excellence, myślę, filozoficzny problem. Po co? Coś takiego robić. Bardzo dziękuję. Niniejszym kończę tę część naszego spotkania. Podziękujmy obu panom profesorom brawami. Wysłuchali państwo trzech pytań, a przede wszystkim trzech odpowiedzi na pewne pytania. Oczywiście tych pytań jest dużo więcej. Ja nie wątpię, że państwo te pytania mają. Być może chcieliby państwo odnieść się jakoś do tego i skomentować, co panowie profesorowie mówili. Dlatego teraz zapraszam państwa do tego, aby zadać swoje pytanie lub wygłosić komentarz. Każdy z państwa może tutaj brać udział w tej dyskusji. Proszę tylko podnieść rękę i będziemy. Bardzo proszę. Pierwszy. Interesuje, wszyscy słyszą, to jest dobrze. Interesuje mnie jedno takie ciekawe pytanie, którego nie dotknęliście. To jest, jaką rolę dzisiaj pełni teologia? Bo ona jakby jest nauką i aktualna w sensie dyskusji dzisiejszej, ale jednocześnie dotyka religii, o której mniej mówiliście. To myślę, że profesor Kulu będzie tutaj bardziej kompetentny. Zgadza się pan profesor odpowiedzieć? Znaczy, oczywiście odpowiedzieć na to pytanie można, najbardziej, tylko że to nie jest przedmiotem tej debaty, prawda? Bo to nie mówimy o teologii, tylko o filozofii.
Oczywiście teologia, można to powiedzieć, to jest tak standardowe, tu używaliśmy pewnej nomenklatury, no bo wiadomo, że te nauki się dzielą, to znajduje się wśród nauk humanistycznych razem z filozofią, prawda? Więc jakoś tam została umieszczona. No i dzisiaj można powiedzieć, teologia przeżywa podobne problemy, co i filozofia, bo wtedy, kiedy filozofia była tak mocno obecna w kulturze, to teologia też, prawda? Mało tego, to teologia była jakby bardziej eksponowana, bo były wydziały teologii, a nie było wydziału filozofii, był wydział sztuk, prawda? Gdzie tam coś takiego, co w ramach filozofii się robiło. Więc teologia jakby bardziej straciła we współczesnym świecie, więcej straciła niż filozofia. Ale jakie miały być właściwie, jaka miała być odpowiedź? Miałoby być to pocieszenie, czy mam wygłosić pocieszenie, czy jakieś to, właściwie jakie intencje były jeszcze, chciałbym się dopytać. No w sensie, że no, jakie perspektywy teologia ma na wpływ, powiedzmy, jakie perspektywy na wpływ na kulturę w ogóle i na format myślenia we społeczeństwie? No bo filozofia w jakiś tam pośredni sposób wpływa na świadomość całych narodów i na to, jak oni tam wewnątrz swoich społeczeństw potem budują aksjologię, etykę i morale i tak dalej. No, a jeżeli tak teraz napędza się rozwój nauki i popularyzuje się, to czy teologia w ogóle odchodzi na jakiś tył i w formowaniu, powiedzmy, kwestii etycznych już zostanie się tylko jako relikt? Teologia, tak jak i filozofia, ma wiele ciekawych zadań we współczesnym świecie. Pytanie tylko, czy teolodzy podejmują się tych zadań, prawda? Bo to by było tak, że jest do zrobienia. Bo wiadomo, że teologia ma trochę lepiej niż filozofia, bo ma, prawda, autorytet Pisma Świętego, argumentacja w teologii jest jakby łatwiejsza z tego tytułu. A problemy współczesności są takie same, jak przed filozofią stoją, tak i przed teologią tutaj właśnie. Profesor Łukasik stwierdził, że właśnie filozofia zyskała dzięki rozwojowi nauk przyrodniczych, prawda? No bo jest wiele problemów, które się tutaj pojawiły. Właśnie rozwój nauk przyrodniczych stanowi też, że wyzwanie dla teologii. Więc to, co dzisiaj, tę perspektywę, którą tutaj próbowałem nakreślić dla filozofii, można ją także oddać, tę perspektywę także i teologii. Tyle bym powiedział. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Chciałbym tutaj pociągnąć ten temat, który poruszył profesor. Mianowicie postawił pan pytanie, po co mielibyśmy wgrywać tą wiedzę do mózgu. No i właśnie, czy ma pan jakąś opinię na ten temat i czy moglibyśmy ją poznać? Stanisław Lem opisuje, kiedy w jednym ze swoich opowiadań, jak Jan Tichy przyszedł do profesora, chyba Tarantogi, na partię szachów. No i nastawił swój przenośny komputer przeciwko jego komputerowi stacjonarnemu, a sami, żeby nie tracić czasu, poszli na spacer. Kiedyś był taki zwyczaj, znaczy taka moda, że panie nosiły niezmiernie obcisłe gorsety. Na szczęście, no, przez cały dzień i dzięki temu, no, wyglądały tak, jak wyglądały, tak? Natomiast po zdjęciu tego opakowania to rzecz sama w sobie mogła przedstawiać się nieco inaczej. To znaczy, nawet przy założeniu, że możemy wspomagać jakoś nasze władze poznawcze, prawda, no, jest chyba, no, rzeczywiście ciekawe filozoficzne pytanie, do czego to nas doprowadzi. Myślę o modnym, nawet ostatnio, transhumanizmie, tak? Będziemy sobie
Nie wiem, czy to w ogóle jest wykonalne, możliwe, ale przyjmijmy, że tak, implementować wiedzę. Jaki jest cel tego? Okay. Podam jeszcze taki przykład. W latach 70. na przykład Aldous Huxley sądził, że możliwe jest osiągnięcie oświecenia przy pomocy LSD i innych środków halucynogennych, prawda? Czyli panowało takie przekonanie, że zamiast, tak jak mnisi buddyjscy, od rana do wieczora medytować, ćwiczyć siłę woli, także ciało, wystarczy piguła i mamy oświecenie. Czy efekt zdobyty jedną drogą i drugą drogą, czyli na przykład za pomocą wieloletnich doświadczeń, tak? Droga, nie tylko cel się liczy, byśmy czas powiedzieli, za pomocą czy LSD, czy implementacji, powiedzmy jakiejś wiedzy bezpośrednio do mózgu, jest tym samym, prawda? To miałem na myśli, pytając, no dlaczego, prawda? To znaczy, rzeczywiście być może kognitywistyka, neuronauki jakieś oszałamiające perspektywy roztoczą przed nami. Ja bym może bym odpowiedział na to pytanie. Bardzo proszę. Bo to tak muszę krótko odpowiedzieć, że coraz mniej ludzi znajduje pocieszenia w religii. Za to coraz więcej pocieszenia znajduje w technologii. I to jest właśnie to. Bardzo dziękuję. A kto z Państwa? Dalej. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, czy to nie jest tak, że my obecnie próbujemy, tak jak wcześniej człowiek zwykły, który jakoś może nie dążył do takiego, taki zwykły szary człowiek, który nie dążył do poznania prawdy, opierał się wyłącznie na religii. Tak my w dzisiejszych czasach chcemy tylko i wyłącznie, jako to zwykli ludzie, oprzeć swoje życie na nauce. Ja jako student kierunku, który niejako musi łączyć części ścisłe oraz części humanistyczne, widzę, że człowiek potrzebuje takiego może holistycznego podejścia do tego życia i łączenia filozofii i nauki. Bo może cytując i parafrazując klasyka, potrzebujemy tych dwóch płuc, żeby prawidłowo oddychać. Gdy się pozbawimy jednego, będziemy osłabieni. Albo będziemy jak ten ptak, któremu pozbawimy jednego skrzydła, będzie się miotał po prostu w kółko i nie będzie osiągał tego. I czy ten podział nie jest taki sztuczny, że próbujemy w człowieku, który jednak posiada ten wymiar jakiś spirytualny, duchowy, rozdzielić te dwie sfery, które tak jakby są nierozerwalne? Czy jakie mają Państwo, profesorowie, pogląd na ten temat? Dziękuję. Bardzo proszę, kto jest Pan chciałby zacząć? No, rzucać monetą pewnie. To ja wskażę. Proszę bardzo, pan to tak. Czy osoba jest taka jak moneta, ma awers i rewers. Jedna część to jest duchowa, druga materialna jakoś tak. Oczywiście są doktryny filozoficzne, które tak to widzą. Ale problem polega na tym, że część uczonych, i to jest właśnie problem, część uczonych sądzi, że filozofia to jest żadne drugie płuco, prawda? Tylko to są takie opary, które są w stanie zdusić te płuca, prawda, które się ma. Że w tym momencie filozofia nie daje nam, krótko mówiąc, ze strony nauki, to jest taka perspektywa, że filozofia nie daje wsparcia. Że o ile znamy w historii takie przypadki, że filozofia dawała wsparcie, i to są bardzo klasyczne przypadki, praca Ernsta Macha na temat, znaczy mechanika w historycznym rozwoju, tak ten tytuł był. Ona, wiadomo, zainspirowała Einsteina, jest coś takiego jak zasada Macha, choć co prawda tam ogólna teoria względności nie spełnia zasady Macha w całości, ale generalnie było tak, że filozofia tutaj była bardzo potrzebna nauce i tak się jeszcze działo w latach 30. ubiegłego wieku. Natomiast dzisiaj coraz częściej się słyszy poglądy, znaczy stawiane są tezy. I to nie są izolowane na jakieś takie przypadki, że filozofia nie daje wsparcia nauce. I tu jest pewien problem, bo jeżeli
tak jak ja powiedziałem, że filozofia powinna być krytyką. Jeżeli jest to rzetelna, dobrze robiona krytyka, to jest wsparcie dla nauki. Bo nie ma nic lepszego w nauce niż dobra krytyka. Tylko czy filozofowie są w stanie podjąć się tego zadania. I to by było właśnie wtedy, to inne jego można metafory inne, że to by było to skrzydło, które by urosło, prawda? I to by pociągnęło. Ale niestety filozofowie wolą jednak sięgać do własnej tradycji, ciągle tylko o tym, co było i prawda, w różnych kontekstach to opowiadać. Natomiast nie podejmują rzeczywistych problemów, które niesie nauka. I rzeczywiście to tak wygląda. No a takie uzupełnianie, prawda, traktowanie, że znaczy widzenie filozofii jako jakiegoś rewersu nauki, ja bym tego tak nie widział, prawda. Także to tyle bym powiedział. A profesor Łukasiek chciałby się odnieść jakoś. Znów profesor Roskal wspomniał Einsteina. Einstein mawiał, że nauka bez epistemologii jest prymitywnym rzemiosłem, natomiast epistemologia, czy w ogóle filozofia bez nauki, no jest ślepa po prostu, tak? Ale to było pytanie o naukę. Ja powiem może o tyle, o uczonych. To znaczy tak, w rzeczywistości jest tak, że większość uczonych w ogóle nie interesuje się filozofią. W szczególności jeśli mamy, a jeśli tak, to po 15, prawda, jako hobby albo w weekendy. I jeśli mamy do czynienia, jak to mawiał Thomas Kuhn, z okresem nauki normalnej, gdzie oni robią swoje, rozwiązują zagadki czy krzyżówki, to nie muszą się interesować nauką. Szczególnie fizycy doświadczalni, chemicy, których celem jest wytwarzanie różnych substancji chemicznych nad istotą materii, raczej nie rozmyślają i bardzo dobrze. Znaczy, przynajmniej Karl Friedrich von Weizsäcker pisał, że uczony, kiedy uprawia normalną naukę, nie powinien filozofować, bo doktoratu nie zrobi, jak będzie się zastanawiał, czy te cząstki elementarne naprawdę istnieją, tak? On powinien pracować w ramach określonego paradygmatu. Dla większości uczonych, naukowców, techników, filozofia właściwie jest zbędna, jeśli chodzi oczywiście nie o życie, tak, tylko o działalność naukową. Po 15 czy w weekendy każdy może uprawiać dowolną filozofię, tak jak dowolną religię. Może być buddystą, może być chrześcijaninem i tak fizyk z fizykiem porozumie się na kongresie naukowym dotyczący kwestii fizycznych. Natomiast gdy w nauce mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową, ja mam na myśli chociażby czasy powstawania mechaniki kwantowej, prawda, czy teorii względności, a więc XIX-XX wieku, no wówczas refleksja nad filozoficznymi założeniami nauk, nad metodologią, no jest niejako wymuszona, bo gdy stary paradygmat przestaje być istotny, uczeni muszą sformułować podstawy nowego i w takich kryzysowych sytuacjach jak najbardziej myślę, że refleksja filozoficzna jest pomocna i wtedy rzeczywiście wielu, przynajmniej wybitnych fizyków, chemików, biologów uprawia filozofię, chcąc, nie chcąc. Bardzo dziękuję. Czekam na dalsze pytania. Kto z Państwa? Bardzo proszę. Ja mam dwie kwestie do profesora Roskala. Pierwsze to, czy to nie byłoby tak, że co to przed chwilą Pan powiedział, że ta zależność filozofii od nauki polegałaby właśnie na tym, że filozofia jest zależna od nauki w tym sensie, że powinna ją komentować, tak? Bo to przed chwilą Pan powiedział, prawda? Ale tylko tak jakby komentować, jakby rozwiązywać te kwestie fundamentalne, które nauka porusza. Ale to nie pytanie, tylko do powiedzenia, bo chyba Pan profesor by się z tym zgodził. Ale drugie to bardziej pytanie. Przy pytaniu o prawdę w nauce powiedział Pan takie zdanie, że prawda to jest coś, co przez kilkaset lat się utrzymuje. Tak? Teza, która kilkaset lat się utrzymuje, jest prawdziwa. I to mam pytanie, czy Pan to powiedział świadomie i się pod tym podpisuje, czy to... Tak, nie spełnia to kryterium tej prawdy, które znamy.
Natomiast chcę zwrócić uwagę, że no oczywiście to jest relatywizowanie, prawda? No ale pozwolę sobie na takie relatywizowanie, że jeżeli jakaś teza utrzymuje się naprawdę bardzo długo w kulturze, prawda? Czy szerzej właśnie w kulturze, no to choćby z tego tytułu, prawda? Że inne o wiele krócej żyją, prawda? No coś, znaczy krótko mówiąc, jest bardziej wartościowa, można by ją nazwać prawdziwą. Oczywiście to nie jest tak, że to załatwia sprawę. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że pewne tezy, to się tak pomija, bo tak się raczej twierdzi, że o, to są te paradygmaty, rewolucje, to wszystko jest wymazane i wszystko zaczynamy od nowa. Otóż nie jest tak. Po prostu obserwacje, które prowadzili astronomowie starożytni, one są wykorzystywane także przez współczesną astronomię. One się nie są zaktualizowane, mimo tego, że były w innym paradygmacie, że były w innym systemie, prawda? To się da przeliczyć po prostu. Ta zawartość empiryczna jest taka sama. Więc jeżeli powiemy, że no, co będzie prawdą, prawda? No, dane empiryczne. Jeżeli do tego określimy, znaczy odniesiemy się, no to tak można powiedzieć. No, to jest stabilne i co najważniejsze, no, nawet trudno przypuszczać, że to się kiedyś zdezaktualizuje. To, że my potrafimy sięgnąć do zapisków astronomów chińskich z XI wieku i wykorzystać to współcześnie, prawda, do identyfikacji których obiektów, które dzisiaj widzimy, prawda, że to są jakieś supernowe, to świat daje zaufanie, prawda, że to nie jest tak, że wszystko zależy od jakiegoś kontekstu, że wszystko jest zrealizowane od jakiegoś schematu pojęciowego. Okazuje się, że coś tutaj na rzeczy jest, więc pewna intuicja się rysuje tutaj, którą można by oczywiście tak lakonicznie przedstawić i tak troszeczkę prowokacyjnie, jak ja powiedziałem, no, że jeżeli coś się dość długo utrzymuje, no to jest prawdziwe. Jako raczej jako kryterium prawdziwości, prawda? Nie aspiruję do nowego kryterium, natomiast chcę powiedzieć, że wszystko to, co mówimy, to jednak jest zrelatywizowane do kontekstu historycznego. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest jakieś, prawda, to spytajmy, w jakiej skali czasu to jest takie, prawda? No, jeżeli oczywiście w filozofii pytamy o to, coś jest jakie, w tej skali wieczności. No tylko, że to efekt jest taki, że w końcu nie uzyskujemy konsensusu, prawda? I to jest problem. Proszę. Można? Tak, oczywiście. To ja bym chciał odnieść się akurat do tej ostatniej tezy, którą pan profesor wypowiedział, że jeśli analizujemy jakieś zjawiska, rozumiem, że no, zjawiska kulturowe, czy zjawiska powiedzmy w znaczeniu, że jakieś treści wypowiedzi, poglądów, stanowisk, i że trzeba je ująć w perspektywie czasu. Ja się całkowicie zgadzam, to prawda. Ale proszę zwrócić uwagę, że pan sobie sam wtedy zaprzeczył. A na początku pańskiej wypowiedzi, kiedy dyskutanci referowali swoje poglądy, to pan powiedział, że tak. Sformułował pan taką tezę, bardzo kontrowersyjną i myślę, że nie do końca prawdziwą, ze względu właśnie na ten historyczny współczynnik. Że mianowicie przed filozofią istniała nauka i że to jest o wiele trwalszy i historycznie bardziej pierwotny niż filozofia. Ta starożytna grecka filozofia, rozumiem, że od czasów Sokratesa, Arystotelesa czy Platona, a więc zgodnie z pańską tezą wcześniej istniała jeszcze nauka. Otóż wydaje mi się, że to jest fałszywa teza, chociażby z tego powodu, że trzeba by ją popatrzeć, uwzględnić historycznie, no bo z drugiej strony no chyba nie jest tak, że Arystoteles w swojej metafizyce wykorzystywał jakieś rozstrzygnięcia natury teoretycznej, empirycznej, już chyba na pewno nie, podjęte gdzieś przez jakichś przyrodników. No, on był przyrodnikiem, on badał te muszelki, które z Aleksandrem Wielkim przy okazji wypraw Aleksandra zbierał, klasyfikował, opisywał, no, w sposób taki, który dla nas dzisiaj jest nie do przyjęcia, no bo oczywiście miał inne swoje kategorie, porządkował rzeczy, robił systematykę roślin, zwierząt, minerałów, poglądów politycznych i tak dalej. A więc on był w pewnym sensie, trochę się byłoby się jednak zgadzało z tym, co on powiedział, był twórcą nauki, ale nie w takim znaczeniu nauki, jak tutaj chociażby kolega mówił, czy obaj mówiliście razem, że to jest nauka w takim znaczy XVII-wiecznym znaczeniu. No więc tutaj się nie da tej tezy chyba utrzymać, ze względu na to, że wszystko musi być w kontekście historycznym rozstrzygnięte. Więc w czasach starożytnych naprawdę wszystko wywodziło się z filozoficznej spekulacji, kategoryzacji takiej, jak robił Arystoteles. I nie było za punkt odniesienia, czy przesłanek do rozstrzygnięcia filozoficznych, jakichś mocnych tez naukowych. One naprawdę dopiero zrodziły się w czasach Keplera, Galileusza,
a więc gdzieś na początku XVII wieku. I wtedy dopiero możemy mówić sensownie o nauce jako tworze kulturowym, historycznie porządnie uzasadnionym. To, że na przykład, no, tłumacząc notabene Arystotelesa, używamy tam pojęcia nauka taka, siaka, że w średniowieczu mówi się o nauce takiej i takiej, no to jest tylko w pewnym sensie terminologiczna nieprecyzyjność, nieścisłość. No, scientia, łaciński termin, opisuje naukę w sensie, no, ogólna wiedza o czymkolwiek. No, klasyfikowana, kategoryzowana, ujęta w jakichś pojęciach, terminologiach, ale to nie jest pojęcie nauki. Założenie tej dzisiejszej debaty, no, było chyba takie, że macie się panie zastanowić, a my posłuchać i pomyśleć o nauce, ale tej takiej, no ja bym powiedział, nawet nie jeszcze z XVII wieku, tylko z końca XIX, tej takiej scjentystycznej wersji, taka, która do dzisiaj istnieje. A więc nauka w postaci instytucji, nauka w postaci jakichś środków finansowych i materialnych, technologii, która służy do poznawania świata, i nauka w postaci jakichś teorii, hipotez, wiedzy z tego wynikającej. No to o takiej nauce i filozofii możemy mówić, ale nie tak, jak pan powiedział na początku, o nauce w starożytnych czasach, która była inspiracją dla filozofii. Mogę? Oczywiście, no tutaj trzeba by dużo poprawiać. Rzecz w tym, że my mówimy nauka, a rozumiemy różne rzeczy. I to, pan profesor przed chwilą powiedział, że to w XIX wieku to się zrodziło, to co dzisiaj jest. Nie, to co dzisiaj jest, to się zrodziło w XX wieku i to dokładnie po II wojnie światowej. Najwcześniej w latach 30., prawda? Ta nauka, jaką dzisiaj znamy, to jest po II wojnie światowej. To co w XIX wieku nie było nauki, oczywiście, że była. W XVII też. Idziemy tak dalej i w końcu dochodzimy, mamy takie po prostu dane. Historycy po prostu dysponują tymi danymi. Okazuje się, że w VIII wieku przed Chrystusem w Babilonii prowadzono systematyczne obserwacje astronomiczne. Co to było? Mitologia? Mieliśmy pełne dane obserwacyjne, które były wykorzystywane do tworzenia modeli ruchu Księżyca i Wenus na przykład. To to jest mitologia? To była i mitologia, ale była i nauka. Naukę mamy w jakiejś okrojonej postaci oczywiście, a to, co mamy w czasach Arystotelesa, już rozwinięta jest medycyna. Panie profesorze, a prawo, to też w drugą stronę, bo to jeszcze nauki to jeszcze różne, ale my mówimy o naukach przyrodniczych. Medycyna, zoologia, botanika, to wszystko było. Popatrzmy na katalogi Biblioteki Aleksandryjskiej, prawda? Tam są poszczególne działy, filozofia jest obok nich, to nie jest tak. My się tu nasłuchaliśmy pewnych schematycznych rozwiązań i po prostu powtarzamy je. Natomiast wiedza historyczna pokazuje nam coś innego. Filozofia jako pewien typ refleksji pojawia się później. Arystoteles uprawiał naukę tak jak Kartezjusz, jak Leibniz, a zarazem uprawiał filozofię, prawda? Kiedy ta filozofia się pojawiła po raz pierwszy? Nie wiem. Natomiast wiem, że nauka była starsza w tym sensie, że to, co my uznajemy za początki filozofii, to już wcześniej mamy naukę, prawda? No bo przyjmuje się, prawda, ten słynny, prawda, przykład z Talesem, prawda, że to jest jakby początek filozofii takiej nauki, prawda, to jest ten 585 przed Chrystusem. Tam już mamy VIII wiek, więc nauka jakby w tym sensie była wcześniejsza. Natomiast istotne jest to, że rzeczywiście oddziaływała nauka i najlepszym przykładem właśnie jest Ptolemeusz, który właśnie w swojej nauce, w astronomii korzysta z rozstrzygnięć Arystotelesa, czy Galen, prawda, który w medycynie korzysta też z rozstrzygnięć Arystotelesa, więc jest przepływ, prawda, z jednej strony z filozofii do nauki, ale z drugiej strony z nauki do filozofii, prawda, tu są interakcje i tak jeszcze bardzo silnie zachodzi ta interakcja w XVII wieku, burzliwie to się rozwija. Dzisiaj to już trochę inaczej wygląda i tu jest cały problem, prawda. Natomiast no, tu za wiele czasu nie mamy, nie będziemy robić jakichś takich koreferatów i wykładów. Natomiast nie mogę się zgodzić z tezą, że nauka to jest twór XVII-wieczny, prawda? W XVII wieku doszło do pewnej zmiany, prawda, w uprawianiu nauki. Natomiast po prostu znajdujemy, a nawet już szerzej jeszcze, głębiej sięgnąć, prawda, szerzej popatrzeć, przecież neolityczny komputer, Stonehenge, prawda, co oni robili. Też były, no niektórzy tak to interpretują, ja już bym był tu ostrożniejszy. Natomiast te obserwacje astronomiczne, które prowadzili Babilończycy, mówiąc tak ogólnie, prawda, systematyczne obserwacje, z którymi były związane tworzenie modeli, takich samych, prawda, ze strony filozoficznej to one były takie same. Oczywiście od strony matematycznej czy to były inne, ale to były takie same modele, nie robili dokładnie to samo, co my dzisiaj, prawda, tylko przy pomocy innej matematyki. To co, nauki nie było? Panie profesorze, dziękuję.
Czy pan profesor chciałby się krótko odnieść jeszcze? Nie, no tak, to muszę przyznać, że to przekonywające jest powiedzenie, że no, tam w 4 czy 8 stuleciu przed naszą erą były systematyczne obserwacje nieba, które prowadziły do budowania, jak pan powiedział... Systematyczne badania w botanice były prowadzone... No zgoda, ale no nie wiem, tu akurat jestem no, mniej kompetentny niż panowie obaj razem, a zwłaszcza pan, ale zastanówmy się, czy naprawdę systematyczność, w sensie cykliczności, obserwacji cykliczności zjawisk. To właśnie jest akcytelny naukowości, właśnie tak. No właśnie, ja właśnie się bym zastanowił, próbowałbym się wspólnie zastanowić, co to jest kryterium naukowości. No bo jeśli coś się robi jakoś systematycznie, regularnie, to jeszcze nie jest jeszcze powiedzenie, że to jest jakaś metoda naukowa, prawda? No bo regularnie, systematycznie można obserwować niebo, a z tego wyciągnąć, jak sam pan powiedział, astrologiczne wnioski. Ale tam nie były też obserwacje, także były i modele. Modele, no właśnie, do tego chciałbym zmierzyć. No bo to ja bym się zastanowił, czy te formułowane wówczas modele naprawdę były modelami w takim znaczeniu, jakie dzisiaj traktujemy, że one miały charakter czysto instrumentalny, były tworami językowymi w ramach pewnego aparatu matematycznego. No była jakaś matematyka, która służyła do budowania tych modeli. To jest praca Noela Sverdlowa, on tak właśnie twierdzi. Prawda? Kogo? Noela Sverdlowa, to są prace z historii astronomii. Tak to właśnie się widzi. Fachowcy tak to oceniają. Wydaje mi się, że uogólnienie i jakiś rodzaj abstrakcji, terminologii formułowanej do opisu tych wyników systematycznej obserwacji nieba nie był jeszcze chyba modelami matematycznymi, jakimi się dzisiaj kosmologia czy astronomia dopiero chyba od czasów Keplera zaczęła posługiwać. Jak popatrzymy na matematykę Keplera, prawda, i na matematykę Einsteina, to przecież jest przepaść, prawda? To zupełnie inna teoria, bardziej skomplikowane, trudniejszy formalizm. Ale to jest ta sama matematyka w gruncie rzeczy. Te modele, którymi dysponowali Babilończycy od strony filozoficznej, to są te same modele, prawda? No ale krótko mówiąc, no, ja już od dłuższego czasu prowadzę krucjaty przeciwko temu, żeby nauki nie widzieć jako tworu XVII-wiecznego. Prawda? Oczywiście w XVII wieku coś się zdarzyło, ale na przykład inna historia to, że przecież to jest słynna historia, słynna książka Zapomniana rewolucja. No przecież o tym mówimy, no czyli co? Właściwie odnowiamy, prawda, od nowa tego, co w czasach helenistycznych się pojawiło. Okazuje się, my przypominamy sobie tylko te rzeczy. W dużej mierze my to tłumaczymy wiele, tak, pneumatyka Herona, prawda, przemoczone nie tylko na łacinę, ale także na włoski, prawda. Okazuje się, była taką inspiracją, a kiedy to się pojawia, prawda, w czasach helenistycznych. No więc przynajmniej w czasach helenistycznych, ja w swoim pracy habilitacyjnej próbowałem wykazywać, że w czasach helenistycznych przynajmniej mieliśmy pełną naukę. Teoria błędu, która jest już w przypadku pracy Ptolemeusza rozwinięta, to właśnie tam się pojawia. Teoria błędu, tam, w tamtym czasie. To co, nauki nie było? Panowie, panów dyskusja jest bardzo interesująca, ale zastanawiam się, czy nie ma tu jeszcze wśród nas właśnie tych, którzy chcieliby zadać pytanie. Zdecydowanie są, dlatego ja muszę tę dyskusję w tym miejscu uciąć, chociaż ona rzeczywiście, myślę, jest i interesująca dla nas i również bez wątpienia mogłoby doprowadzić do ciekawych rozstrzygnięć. Bardzo proszę, pan profesor. To właściwie jest komentarz do tego, co mówił Zenek i Andrzej, mianowicie do takich dwóch własności filozofii, na które zwróciliście uwagę, mianowicie charakter, to nie było nazwane wprost, ale tak to się nazywa technicznie chyba, światopoglądowy charakter filozofii oraz krytyczny. Ta funkcja krytyczna jest głównie ustawiona pod ten podstawową funkcję światopoglądową filozofii. Powoływałeś się na Realego, później się chyba z tego wycofałeś, że taka jest natura filozofii i z tego żyje, z tych podstawowych pytań światopoglądowych. Jeżeli nauka wnosi coś nowego, to oczywiście warto podejmować wtedy te wyniki i interpretować filozoficznie. Czy sami nauce się filozofia przydaje? Podejrzewam, że niewiele. Tutaj bym się zgodził z pewną sarkastyczną uwagą pewnego filozofa, że filozofia się nauce przydaje tak jak gołębie pomnikom. Czyli no, niewiele wnosi wartościowego materiału. A oczywiście te założenia, o których mówiłeś, Andrzej, one prawdopodobnie z punktu widzenia metodologicznego niewiele wnoszą do nauki. To są pewne nasze twory takie historyczne, że Einstein to miał taką filozofię, a inny jeszcze fizyk miał inną. Ale to z punktu widzenia logicznego prawdopodobnie te założenia w niewielkim stopniu wpływały. I teraz
Mój komentarz jest taki, że skoro naturą filozofii jest podejmowanie światopoglądowych pytań, no to czy warto udawać, zwłaszcza wśród filozofów przyrody, taka chyba maniera panuje, udawać, że uprawiamy filozofię na wzór naukowy. Nie, to znaczy my prawdopodobnie nic dodatkowego nie powiemy z punktu widzenia naukowego, ale z punktu widzenia światopoglądowego tak. Dlaczego jest taka potrzeba? A to chociażby można zaobserwować, jaką popularnością cieszą się prace popularno-naukowe, które de facto są produkowaniem światopoglądów nienaukowych. Filozofia robi to wprost i mówi wyraźnie, chcemy racjonalnie przedstawić pewien światopogląd. To może być chrześcijański, buddyjski, jakikolwiek, czy może być świecki. A nauka tego nie potrafi zrobić, a jeżeli robi, to robi w sposób nielegalny, udając tylko, że to jest naukowe. Tyle komentarza, dziękuję bardzo. Pan chciałby się odnieść? No, to jest takie znane filozofii, że tam komentarze się komentuje i później komentarze komentowane się komentuje, więc nie chciałbym tego iterować. Rozumiem. Tak, słówko. Bardzo proszę. Zależy też, czy mówimy o nauce jako instytucji, jako tworach, znaczy teoriach naukowych, czy o nauce jako o procesie uprawiania nauki, tak, w społecznościach uczonych. Bo myślę, że jeśli przynajmniej rozpatrujemy rozwój nauki w tak zwanym kontekście odkrycia, to przekonania filozoficzne uczonych niewątpliwie, czy słuszne, czy niesłuszne, czy zgodne, powiedzmy później, z teoriami naukowymi, to niewątpliwie miały wpływ na powstawanie, kształt teorii naukowych. Także przynajmniej tyle. A czy filozofia ma funkcję światopoglądową? No niewątpliwie. Znaczy chcemy sobie wszyscy, nie wiem czy wszyscy, ale na ogół chcemy mieć jakiś obraz świata, prawda, całości, co ja tu robię, tak dokąd to zmierzę. No, stare klasyczne problemy filozoficzne. Ja bym się zgodził tutaj ze Zbyszkiem, że no, żadna najbardziej fundamentalna teoria superstrun albo kwantowa teoria grawitacji, jeśli kiedykolwiek powstanie, no to nam takiego obrazu nie da. Tak? I dlatego tutaj nauki empiryczne no, nie wyczerpią wszystkich pytań na temat świata, czyli też nie są w stanie uformułować ogólnego poglądu na rzeczywistość, miejsce człowieka, sens jego życia itd. To ja przyznaję. W porządku. Czy mają Państwo jakieś jeszcze komentarze, pytania? Bardzo proszę. Proszę odważnie, proszę. Jacek powołał się na Sellarsa wcześniej, a też Sellars mówił, że mamy dwa obrazy świata, manifestujący się i naukowy. Ten manifestujący się to są jakieś nasze intuicje potoczne, czasem religijne, też może filozoficzne. I co w przypadku, kiedy te dwa obrazy są ze sobą niezgodne? Który obraz powinien ustąpić Państwa zdaniem? Naukowy czy potoczny? Ja odpowiem, bo ja już ten temat pisałem właśnie w tym czasopiśmie. W artykule Dwa stoły Wingtona. I wspomniałem tam o tej koncepcji realizmu spekulatywnego. Ray Brassier właśnie ją tam wprowadza i twierdzi, że oczywiście musi ustąpić ten, nazwijmy to, potoczny obraz świata, prawda? Krótko mówiąc, że te nasze intuicje trzeba unieważnić, bo oczywiście nauka daje nam prawdziwy obraz świata i powinniśmy zapomnieć o tym, co nam mówi doświadczenie bezpośrednie, prawda, to zmysłowe, bo w tym doświadczeniu bezpośrednim zmysłowym przecież nie wiemy, że Ziemia się porusza w końcu, no, ale przecież musimy uwierzyć, że jednak się porusza. Zmysły nam o tym nie mówią, znaczy mówią pośrednio, dopiero jak będziemy patrzeć na wahadło Foucault, prawda, tu może coś tam nam powiedzieć, ale to jest też pewnie jakaś interpretacja, bezpośrednio nam tego nie przedstawiają. Więc tu jest właśnie problem. To jest problem, bo to się niektórzy i tak właśnie w Rosji tak widzi, że to jest zadanie dla filozofii, dla filozofów właśnie, że mamy kompletnie skapitulować, to znaczy w tym momencie musimy zupełnie zapomnieć o tym naszym subiektywnym doświadczeniu, mamy go unieważnić i mamy przyjąć punkt widzenia nauki. Z punktu widzenia nauki to nie tylko ten drugi stół Eddingtona, prawda, z wirującymi atomami, ale to także antyantropocentryzm.
Potrzeba tu w tym momencie jeszcze, tak skomentuję to inaczej, bo tego nie powiedzieliśmy do końca, znaczy to nawet właściwie nie pojawiło się w różnych w tych kontekstach, które tutaj przedstawialiśmy. Słynna ta drabina bytów, skala natura. To zostało zburzone przez nauki. Dzisiaj przecież tak samo, a nawet czasami się nawet bardziej docenia, prawda, kamienie niż ludzi. Traktuje się ich na tej, w taki sam sposób. Wszystkie byty są jednakowo, prawda, ważne. Prawda. Graham Harman przecież traktat o przedmiotach napisał. Współczesna rzecz, prawda? Gdzie co? Kamienie mają intencjonalność, proszę Państwa. Tak filozof współczesny pisze. Więc łamie wszystkie zasady filozoficzne. Jest wszystko w porządku. Książka znagradzana i tam, krótko mówiąc, przetłumaczona na polski w końcu, zauważona. Więc filozofowie w taki sposób postępują. No i właśnie, no, on też zaliczany jest do tego nurtu spekulatywnego realizmu, prawda? Który ma no, już wrócić no do tego, co właściwie na początku było, prawda? Czyli do tak zwanej filozofii zorientowanej na przedmioty. Tylko że te przedmioty traktuje się właśnie w taki sposób, że one są właściwie ważniejsze. Że właściwie nie można tutaj mówić o żadnej wyróżnionej roli człowieka, czy miejscu człowieka właśnie w tej drabinie bytu. W ogóle nie ma żadnej drabiny bytu, prawda? Także tutaj, i co się dzieje, i to jest ciekawe, filozofowie podejmują właśnie się tego zadania i właśnie burzą resztki tej drabiny bytu, prawda? Kapitulują na wszystkich frontach praktycznie, podczas gdy trzeba zupełnie coś innego robić. Trzeba wskazywać, no choćby z tej racji, że kiedy już kamienie będą ważniejsze od ludzi, no jednak trzeba wskazywać na te elementy, które jednak wyróżniają człowieka, a tam by się trochę znalazło tego. A kiedy od razu się kapituluje i kiedy się przyjmuje właśnie wyniki nauki jako filozoficzną prawdę, no to tak się właśnie dzieje. I tu właśnie przykłady pokazałem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeśli można, bym prosił pana profesora Roskala o komentarz. Pan zwrócił uwagę na to, że w filozofii zadaniem jest między innymi demitologizacja nauki i jakieś takie krytyczne do niej podejście, tak? Że jakaś, takie recenzowanie tego właściwie, co ona robi, jak ona postępuje. Mi się nasuwa taka myśl związana z realizmem perspektywistycznym, właściwie z realizmem konstruktywnym też, konstruktywistycznym szkoły z Chicago, czyli Roland Gier, na przykład Cetina Knorr, którzy zauważają, że w nauce istnieje bardzo duży element ideologiczny u podstaw, tak, że to nie jest tak, że nauka bada dowolnie sobie cały świat, tylko idą pieniądze, fundusze, stoi grupa ludzi, która wybiera akurat te badania, tamte odrzuca. To ktoś, kto zajmuje się bliżej w laboratorium, był chociaż, nie wiem, dwie godziny, to zauważy od razu, że nie bada się tego, co jest interesujące, tylko tego, na co są granty akurat rozpisane w tej chwili, tak? A granty są najwięcej na przykład pisane na badania nowotworowe, a nie na przykład neurodegeneracyjne, więc idą na badania nowotworowe. Czy może zadaniem dla filozofii, właśnie może jednym z zadań filozofii nie byłoby to znalezienie się w tej grupie tych osób, tych ideologów w cudzysłowie, chociaż filozofowie się bardzo obrażają, jak się im mówi, że są ideologami, ale tych, którzy zarządzają może, zarządzają tymi projektami badawczymi, żeby jednak stymulować tę naukę w oparciu o pewne założenia przyjętej filozofii. Jakby pan profesor się jakoś do tego... No, przychylałbym się takiego stanowiska na pewno. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że filozofowie mają dużo do powiedzenia w kwestii grantów. W procedurze grantowej jest tak, że większość badań musi przejść tę komisję etyczną, prawda? Czy te badania spełniają pewne normy, więc tutaj mają swoją działkę i mogą się popisywać i robią to, blokując często ważne badania. Bardzo proszę o kolejne pytania. Dużo to co nam nie zostało, więc jeżeli ktoś z Państwa się waha, czy zadać pytanie, czy skomentować to, o czym dziś powiedzieliśmy, jeżeli Państwa nurtuje jakaś kwestia, to bardzo proszę pytać, bo to już praktycznie ostatnia szansa, więc śmiało można się zgłaszać, można jeszcze naszych dzisiejszych prelegentów tutaj dopytywać o różne rzeczy. Jak rozumiem, nikt już z Państwa nie zgłasza chęci uczestniczenia w tej debacie. Zresztą już wydaje mi się, że czas jest taki, że wszelkie, przynajmniej te najważniejsze, być może najbardziej interesujące kwestie zdążyliśmy rozstrzygnąć. Więc po niecałych... Raz na zawsze chyba niestety się nie da. Więc po tych... jakiś czas. Dwóch godzinach niespełna. Chciałbym obu panom serdecznie podziękować za udział w tej debacie. Możemy jeszcze raz nagrać panu brawo.
Państwu również chciałbym bardzo podziękować za aktywny udział lub chociaż za bierną obecność dziś tutaj. Mam nadzieję, że te pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć, na które prelegenci starali się odpowiedzieć przynajmniej częściowo, są dla Państwa satysfakcjonujące. Dziękujemy również Pawłowi Czarna Owca za to, że zgodził się nas tutaj dziś gościć. Jeżeli spodobała się Państwu taka formuła debaty, to ja serdecznie zapraszam. W grudniu odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem tematem przewodnim będzie kultura. Wokół tego oto numeru, który przed paroma dniami opuścił drukarnię i za jakiś czas, bodaj chyba jutro nawet, będzie dostępny już w Empiku, można ten numer nabyć na stronie internetowej w nieco późniejszym czasie. Wokół tego numeru również będzie dyskusja. Ci z Państwa, którzy się zapisali, będą poinformowani o tym w osobnym mailu. Raz jeszcze bardzo Państwu wszystkim dziękuję za spędzenie tego wieczoru na filozofowaniu. Nie kończymy na tym, gdyż moje ostatnie życzenie do Państwa brzmi: filozofujcie dalej. Do widzenia. Dziękuję.